Drodzy Państwo, dwa zdania tylko o grupach dialogu społecznego. Prawie 3 lata temu rozpoczęliśmy taką współpracę, taką metodę rozmawiania ze sobą, którą nazwaliśmy grupami dialogu społecznego, gdzie spotykamy się w różnych gremiach i konfiguracjach po to, żeby porozmawiać o tym, co nas otacza. Ja pozwolę sobie taką listę, na którą jeżeli Państwo zechcecie, to się zapiszcie, puści pomiędzy nas, na te adresy mailowe, które zechcecie wpisać. Prześlemy potem taką syntezę, notatkę z tego, o czym dzisiaj się udało porozmawiać. I jeżeli taka będzie wola i otwartość, to też zaproszenia na kolejne nasze spotkania. W ten sposób ten kontakt nam się będzie ułatwiał. To, co wypracowujemy w trakcie działań Europejskiej Stolicy Kultury przez rok już cały ubiegły, to pozostanie we Wrocławiu na lata. Zarówno Jarek, jak i Bartek uświadomili nam wszystkich, że nie można tak, że robimy dla kobiet, dla dzieci, dla niepełnosprawnych, że trzeba się zastanowić nad innym. Inną dostępnością kultury, żeby wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w projekcie, po prostu mogły wziąć udział w danym przedstawieniu, projekcie, w danej aktywności kulturalnej, żeby nie było tego stygmatyzowania, tego dzielenia. Stąd mnóstwo, że tak powiem, dyskusji i spraw poszło w kierunku dostępności kultury w ogóle. Zauważamy, że kultura ma pewne funkcje służebne, bo ministerium oznacza służbę. Oznacza to, że rzeczywiście chcemy użyć kultury do czegoś szerszego. Dlatego na Ministerium Kultury dzisiaj składają się projekty i programy z bardzo różnych domen, niekoniecznie tworzące symetrię, bo są to rzeczywiście całe gremia i całe grupy przecież już rozpędzonych w swojej działalności, świetnie osadzonych i właśnie świetnie orientujących się w potrzebach związanych z owym przenicowaniem programu kulturalnego, w tym oferty kulturalnej Wrocławia, z punktu widzenia dostępności, właśnie włączenia osób z niepełnosprawnościami jako pełnoprawnych odbiorców. Niestety bardzo trudno jest nam dzisiaj udać się na jakiekolwiek przedstawienie, na koncert, na przykład z asystentem, czyli trudno nam zmobilizować osoby niepełnosprawne do tego, żeby na takie dane wydarzenie kulturalne przychodziły. Stąd też jestem bardzo za wspólnym tworzeniem rekomendacji, które będą do tych obiektów kultury trafiały. Również takich, żeby te obiekty kultury miały w swoich szeregach dystrybucji biletów, miały osobę dedykowaną do kontaktu ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, może seniorów, może grupami, które mają czasem trudniej, jeżeli chodzi o dostępność do danego wydarzenia. Niech za mi ułożę pieniędzy wyjazdom na wózkach, bo cały mnie i za mi są bardzo gdzie zabawię. I audyt, i szkolenie ma sens, bo instytucje kultury rzeczywiście wzięły się za bary jakby z dostępnością, chcą zaprosić osoby z niepełnosprawnościami do siebie i zorganizują tak wydarzenia, żeby i osoby niewidome, i osoby, które poruszają się na wózkach, i osoby głuche czy z niepełnosprawnością intelektualną mogły spokojnie cieszyć się czy wystawą w galerii, czy wizytą w kinie. Co do dostępności jednostek kultury. Tutaj westchnę i powiem tak, no niestety zaułek solny dla mnie jest fatalnym przykładem, jak można przystosować przestrzeń i ją zepsuć. Większą grupą osób mam największą siłę przebicia i stąd moja propozycja, nie tylko gołosłowna, żeby ta inicjatywa poszła krok naprzód, tak? Żeby jednak pokazać to, ten modelowy obiekt, który jest dostosowany do osób niepełnosprawnych, a w ślad za tym w konsultacji z miastem być może te dojścia, tak, czyli to rozszerzenie szpilkostrady w obrębie tych obiektów kultury. To jest tak jak wyjście z Galerii Dominikańskiej w prawo, w stronę kościoła. Ja tego nie przyjadę, ponieważ ktoś tam wymyślił genialnie 10 metrów kostki z potężnymi odstępami, której nie ma szans przejechać ani ja, ani nawet z kimś, ponieważ regularnie tam zakleszczam sobie kółka, więc pokonuję Plac Dominikański w jakiś sposób? Ścieżką rowerową. Nie wiem, czy to żałosne, czy śmieszne, ale no, robię to po prostu na przełaj przez skrzyżowanie. Taki mam sposób, bo innego nie mam, żeby sam dotrzeć z galerii na przykład do biura. Także proszę też, żebyście uwzględnili zawsze. Ja chętnie przyjadę, bo ja jestem bardzo dobrym testerem, ponieważ nie wiem, występuje u mnie spastyka, która włącza się szybko. Zrobiło nam się też trochę taki dialog budowlany i mamy świadomość, że te małe rzeczy, ja często też czepiam się pewnych rzeczy i niedostosowań. Natomiast dostępność to jest stan świadomości i ta świadomość, jak będziemy ją przekładać na to, co się będzie działo, to krok po kroku myślę, że
będzie lepiej. Ja chciałem też zadeklarować w imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, że poza ministerium będziemy chcieli się włączyć w konkretne działania. Myślę, że w granicy miesiąca będziemy ogłaszali konkurs na różnego rodzaju działania kulturalne i też będziemy się wtedy kontaktowali z Państwa grupą, żeby to jakoś skoordynować, bo w koordynacji i w ciągłości, tak jak mówiliśmy, jest siła i mam nadzieję, że... I razem można więcej. Razem można więcej. Teatr Pieśni Kozła, działam tam od grudnia, ale udało nam się wypracować taką ofertę dla osób niepełnosprawnych, że są tańsze bilety dla osoby na wózku i asystenta. Myślę, że przede wszystkim możemy obarczyć ich takim certyfikatem miejsca przyjaznego osobom niepełnosprawnym, ale żeby to miało ręce i nogi, żeby była jakoś wartość dodana, nie tylko tak, że sobie wklepiamy im naklejkę czy udzielamy certyfikat. Fajnie byłoby przeszkolić chociaż pracowników z zakresu savoir-vivre, dostosowania, techniki, poruszania się, ale zaprosić przede wszystkim na wózek i pokazać im, jak to jest jeździć na wózku. Tutaj byłoby też fajne połączenie tej grupy dialogu społecznego z konkretnymi potem rzeczami. Czyli na przykład, jeżeli Dominik pozwolisz, jeśli ty na przykład po tym spotkaniu zechciałbyś wysłać do ludzi maila z propozycją taką, którzy tu byli dzisiaj, że może mają jakieś uwagi, które można by warto gdzieś tam chcieli spisać w jakąś formę, rzucić dziś dalej. Może to jest dobry pomysł, żeby to było gdzieś spisane i stworzyć z tego faktycznie dokument. Wszystkich serdecznie do tego, żeby tworzyli tutaj naszą kulturę we Wrocławiu i żeby byli tutaj z nami, żeby wyszli z domu, bo ponieważ w domu nic nie zrobią, a my tu czekamy na was. Pierwsze przewodniki, które opracowaliśmy, dotyczyły Dolnego Śląska. W 2006 roku było to 105 tras. Później pojawiły się wersje multimedialne, encyklopedia dla niepełnosprawnych, a w tej chwili wyszliśmy już w zasadzie z inicjatywą w całą Polskę i powstają sukcesywnie kolejne województwa. To jest województwo lubelskie, powstała mapa dla 45 tras dla osób niepełnosprawnych, no i oczywiście Wielkopolska 60 tras dla osób niepełnosprawnych. Zapraszamy do lektury, zapraszamy osoby niepełnosprawne, a w tej chwili najnowszym wydaniem będzie jeszcze wersja dla niewidomych.